No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Jamci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny materiał na moim skromnym kanale. Akurat los tak chciał, chciałby się powiedzieć Deus Vult, Bóg tak chciał, że jest to setny klip z kolei, jeżeli chodzi o serię, tą słynną playlistę Q&A, czyli pytajcie, a będzie wam dane, to tak na papierze, bo w terenie jest nieco inaczej. Z tego co wiemy, na starym kanale YouTube'owym już miałem 30 parę odcinków owej playlisty, na nowym kanale YouTube'owym też nie od samego początku numerowałem je w klasyczny sposób od jedynki wzwyż, więc myślę, że gdyby to wszystko zliczyć, to tak naprawdę jest to 140 klip, tak plus minus, coś w tych granicach z owej serii, ale nieważne. Ważne, że jeżeli chodzi o tą numerologię, no to jest to równa seta, przy czym pytaliście mnie, czy planuję coś wyjątkowego na ten setny materiał. Odpowiedź brzmi nie za specjalnie. Myślę, że po prostu odpowiemy sobie na jakieś kolejne wasze pytania. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas, że będzie to po prostu klip, film typowo wartościowy. Jeżeli chodzi o materiały specjalne, to bardziej zwykłem je tworzyć nie w zakresie poszczególnych playlist, ale bardziej w zakresie całego kanału, to znaczy w momencie, kiedy załóżmy pierdyknie mi na kanale 50 tysięcy subskrypcji, dla mnie to już będzie rzeczywiście epokowa chwila, którą chciałbym uczcić jakimś specjalnym filmem. Natomiast tutaj to jest tylko jedna z wielu serii, więc nie przesadzajmy. No i mając ten przydługi wstęp za naszymi plecami, przejdźmy do odpowiadania na następne wasze pytania. Już czegoś szukam wzrokiem. I chyba coś mam, ani chybi, że coś mam, cytuję. Grzechu, jako iż oglądam cię już od lat, to zdążyłem zauważyć, że jesteś bardzo oczytaną osobą i masz dużą wiedzę, stąd moje pytanie. Jak u ciebie wygląda proces uczenia się nowych rzeczy, tak aby umieć i zapamiętać? Jak się uczyłeś w okresie studiów, gdy materiał do przyswojenia jest naprawdę duży? Pozdrawiam. No wiesz co, oczywiście bardzo ci serdecznie dziękuję za komplement, choć jeśli liczyłeś na jakąś odpowiedź w stylu jestem po prostu wybitny i diluj z tym, albo szybko zapamiętuję, bo taki jest mój mózg, lub wycwaniłem się i znalazłem sposób na zdobywanie wiedzy, to muszę cię rozczarować, nie ma tutaj żadnej magii. Jako realny człowiek, czyli zwykły Grzesiek, żyjący sobie w błogostanie na południu Polski, mam te same metody co wszyscy, czyli po prostu czytam. A czemu nie zapominam i skąd mam wiedzę dotyczącą szerokiego przekroju różnych dziedzin? Ano po prostu interesuję się nieomal wszystkim i staram się zgłębiać nieomal wszystko, gdyż wiedza daje mi satysfakcję. Lubię się dowiadywać nowych rzeczy. Nierzadko bywa tak, że wręcz jednym uchem usłyszę jakieś jedno konkretne słowo w rozmowie innych ludzi, po czym wracam do domu, wklepuję to w Wikipedię i sobie luźno sprawdzam, co to jest, o co chodzi, jak to wygląda i tak dalej. I następnym razem, kiedy w moim życiu pojawi się po raz kolejny to słowo, już będę wiedział. Załóżmy, że ktoś w tramwaju sobie rozmawia o problemie, no nie wiem, mponęg, prawda? Normalny człowiek, jeśli usłyszy podobne słowo, wzruszy ramionami i odejdzie myślami do swoich obowiązków. Ja z kolei momentalnie się zaciekawię słowem, którego nie znam. Postaram się je zapamiętać, może nawet sobie zapiszę gdzieś w telefonie albo na kartce, wrócę do domu i zacznę zgłębiać, co to w ogóle jest. No i po prostu tak z ciekawości, o co z tym chodzi. No i również bardzo szybko wygooglam, że mponęg to jest najgłębsza kopalnia świata, która fedruje na dystansie ponad 4 km w głąb planety Ziemia. Oczywiście jest to kopalnia złota, bo w przypadku innych mniej wartościowych kruszców by się nie opłacało dokonywać tak głębokiego fedrunku, a ich problemami jest to, że na takich głębokościach robi się bardzo gorąco, jest wielkie ciśnienie, a stalowe liny wydobywcze w szybach ważą zbyt wiele, aby wywindować urobek na taki dystans, przez co konieczne jest stosowanie tzw. przeładunków w locie. To akurat luźny przykład takiego jakiegoś słowa czy sentencji, bo o owej kopalni oglądałem kiedyś cały film dokumentalny, no ale wiecie, o co mi chodzi. Mam w sobie coś takiego, jakąś taką dziwaczną cechę, że lubię wiedzieć, no i encyklopedię czytam nieomal każdego dnia mojego życia, a tematów, które nie są dla mnie ciekawe, jest stosunkowo niewiele i głównie one dotyczą tego, czego nie rozumiem. Na przykład, no nie wiem, równań fizyki kwantowej. Ale czy to oznacza, że łatwo jest mi przyswajać wiedzę? Czy dzięki temu nie zapominam? No... nie...
Tak pięknie to nie ma. Co prawda jest coś takiego jak pamięć eidetyczna, która polega na tym, że jak 10 lat temu piłeś z kimś kawę w kawiarni i kątem oka na sekundę zerknąłeś na auto, które przejeżdża drogą, to możesz owo wspomnienie sobie przywołać w mózgu w skali 1:1, a następnie w głowie przyjrzeć się dokładnie temu autu i podać jego numer rejestracyjny po 10 latach. Słowem, w zasadzie nieomal nie zapominasz. Są tacy ludzie, zresztą podejrzewam, że podobnym jegomościem był doktor będący moim promotorem pracy licencjackiej na studiach. Przezywaliśmy go gestapowiec, bo miał błękitne oczy i blond włosy oraz chodził w skórzanym czarnym płaszczu, a do tego miał żołnierską kindersztubę i nigdy niczego nie zapominał. Byłem świadkiem tego, jak ludzie od niego z gabinetu wychodzą z płaczem lub też z wyzwiskami, czerwoni od wściekłości. No i po pewnym czasie przekonałem się dlaczego. No niestety, było mi to dane sprawdzić na własnej skórze. Gość wymagał od każdego bycia drugim Albertem Einsteinem i sprawiał wrażenie, jakby nigdy niczego nie przeoczył. Nie chodził także na żadne półśrodki, wszystko miało być idealne co do milimetra. Praca pod jego skrzydłami, jak to zresztą sam on określał, miała być dziełem życia, które po 20 latach będziesz mógł opublikować, no i świat się tym zachwyci, nie będziesz się tego wstydził. Tak oto, gdy inni pisali pracę w 2 miesiące, ja się z tym bujałem pół roku. Gdy inni byli u promotora 3 razy, ja chodziłem do mojego co tydzień. Gdy inni mieli 4 poprawki w całości tekstu, tak ja musiałem po 20 razy pisać każdy rozdział. Dosłownie. A gdy inni kończyli na 80 czy 100 stronach, tak ja musiałem stworzyć 500-stronicową książkę. No ale do czego zmierzam? Facet naprawdę nie zapominał. W każdym razie sprawiał takie wrażenie. Pracował na uczelni i to na kilku różnych uczelniach. Organizował kongresy o zasięgu ogólnoświatowym. Władał niezliczonymi językami. Wykładał, promował, prowadził pracę dziesiątek studentów. Mimo wszystko pamiętał o wszystkim. Jak w jednym tygodniu wypunktował mi 50 drobnych poprawek, przy czym niektóre były naprawdę pierdkowate i w sumie nie zmieniały w tekście absolutnie nic. Tak w drugim tygodniu, czy nawet po 2 tygodniach, potrafił się do wszystkich ustosunkować, nawet nie zaglądając do mojej pracy i się mnie pyta na przykład, czy na stronie 194 w drugim zdaniu od góry poprawiłem pierwszy przecinek od słowa ale. No wiecie, no, sam tą pracę pisałem, ale nie miałem bladego pojęcia, o czym facet mówi. No bo co to w ogóle jest? Co na tej stronie 194 się dokładnie znajduje? Jakie to było zdanie? Na jaki temat? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. A on sobie to leciał po prostu z głowy, jakby nigdy nic. Oj tak, miałem wtedy przeboje, no i to przeboje niemałe. Nigdy nie zapomnę, jak kiedyś do niego poszedłem z prośbą o zmniejszenie mi literatury źródłowej, bo do tego również się strasznie dochrzaniał, jak w przypadku normalnej pracy. Już dokładnych liczb nie pamiętam, ale załóżmy, że w przypadku normalnej pracy licencjackiej wymagano, załóżmy, no nie wiem, 20 źródeł książkowych. Tak w przypadku mojej on się doczepił, że musi być co najmniej 50, bo jak jest mniej, to już jest praca szrot. No i w tym momencie prosiłem go o to, żeby troszeczkę mi tą liczbę zmniejszył, z uwagi na to, że w Polsce nie ma tylu książek urbanistycznych dotyczących akurat mojego konkretnego zagadnienia, na co mój promotor odpowiedział, że opowiadam głupoty, bo literatura jest zawsze, a jak mi brakuje polskiej, no to powinienem się skłonić w kierunku publikacji Chińskiej Republiki Ludowej, bo on pamięta, że tam były teksty bezpośrednio z tym związane. Nie spytałem go na tym etapie wypowiedzi, czy płynnie włada językiem mandaryńskim i myślę, że zrobiłem to dlatego, iż po prostu bałem się usłyszeć odpowiedzi. No ale ogólnie było super, naprawdę, rewela. Połowa studentów rezygnowała z tego promotora i u niego w ogóle nie zdawali owej pracy. Całe szczęście potem już na magistrze wybrałem sobie normalnego promotora o zdrowych zmysłach. Tak czy inaczej, powracając, ja podobnej pamięci nie mam i nawet obok niej nie stoję. Bardzo mi do niej daleko. Jestem zwykłym zjadaczem chleba i zapominam jak wszyscy wokół, a czasem nawet odnoszę wrażenie, że jeszcze bardziej. Efekt jest taki, że potrafię o czymś czytać i się tym interesować teraz, a za 4 lata mogę czytać o tym ponownie, bo już mi ta wiedza gdzieś wyfrunęła.
Ba, powiem coś śmieszniejszego. Nawet zdarzyło mi się słuchać swoich własnych klipów filmowych sprzed wielu, wielu lat i dziwić się, że ja takie rzeczy wtedy wiedziałem, bo już mi to gdzieś po prostu zniknęło. I jedynym, co daje mi przewagę w takiej sytuacji, jest to, że mam ten pociąg do wiedzy, więc nie przeszkadza mi jej odświeżanie. Inna kwestia, że jeśli jest to wiedza, która cię interesuje, to delikatnie łatwiej jest ją zapamiętywać. Tak mi się w każdym razie wydaje. Z kolei, jeśli pytasz o sposób, w jaki się uczyłem na studiach, także do niczego odkrywczego cię tutaj nie naprowadzę. Na studiach podczas sesji to była po prostu ciermiężna charówka. Czytanie, 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 czytanie. Powtarzanie, zakuwanie, zakreślanie, odtwarzanie, czytanie jeszcze raz. No i to dowodzi temu, że nie jestem żadną wybitną jednostką. A testy inteligencji to pizna wodę, fotomontaż. Mówiłem wam, że jak kiedyś takie przeprowadziłem, to wyszło z nich, że jestem jednostką wybitną i taka zdarza się raz na 14 tysięcy przypadków, podczas gdy wiedza nigdy mi łatwo nie wchodziła do makówki, niestety. Inni przed sesją potrafili raz przeczytać książkę, no i już jako tako wiedzieli, o co chodzi, już potrafili zdać egzamin. Ja musiałem zawsze siedzieć nad tym przez długie, długie wieczory. Powtarzanie, 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 powtarzanie. Zawsze tak było. Pytasz, jak się uczyłem. Czytałem coś na głos, zakreślałem na kolorowo i próbowałem to na głos odtworzyć z pamięci. A potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. No i aż do momentu, kiedy tego nie przyswoję. A po co te zakreślacze, spytasz? To jest akurat pewna metoda nauki, której skuteczność potwierdzają naukowcy. Umysł zapamiętuje wzrokowo, w każdym razie w przypadku większości ludzi. Jeśli ścianę tekstu pozakreślasz na różne kolory, to ma już jakiś punkt zaczepienia i zdywersyfikowanie treści przyswajanej. To tak, jakbyś dał komputerowi odnośnik w stylu ta rzecz była na różowo. I już z automatu twoje szare komórki zaczynają mielić. Aha, to na różowo to było chyba tutaj, na górze strony. I różniło się od tego zielonego gdzie indziej. Kolorując tekst, zaprzęgasz także do pracy lewą półkulę mózgu, odpowiadającą za abstrakcyjne myślenie, przez co zwiększasz swoje możliwości. To tak samo jak z solą i potrawami. Sól nie powoduje, że smak frytek staje się bardziej wyrazisty sam w sobie. Ona jedynie powoduje uruchomienie w twojej jamie ustnej dodatkowych kupek smakowych, które normalnie są uśpione, przez co w dalekosiężnej reperkusji zaczynasz lepiej czuć wszystkie smaki, nie tylko ten słony. Umysł ludzki jest ciekawie zbudowany i warto poznać zasady jego pracy, aby sobie ułatwić. Na przykład, wiedzieliście, że tekst rymowany zapamiętujemy po wielokroć łatwiej od normalnego? No właśnie, dlatego, że pracuje nad nim także lewa półkula, a nad zwykłym maszynopisem większościowo prawa. To dlatego tak łatwo jest nam przyswoić teksty piosenek, choć wcale nie staramy się ich zapamiętywać, jakoś same wchodzą nam do głowy. Niektórzy proponują także metody przyswajania wiedzy oparte o skojarzenia. Ale z doświadczenia wiem, że spisują się one tylko wtedy, gdy operujesz słowami, jakie totalnie nic nie znaczą w twoim języku, na przykład jakimś specjalistycznym językiem naukowym. A skracając całą wypowiedź do kilku zdań, nadmienię to, co już poniekąd prawiłem. Żaden ze mnie wybitny człowiek, nie mam żadnej super metody nauczania, a wiedza wypływa z moich szarych komórek nie mniej inwazyjnie niż z innych. Po prostu to, co mi wypłynie, staram się sukcesywnie dolewać z kolejnego wiadra wiedzy. Tyle. Kolejne pytanie. Czy myślisz, że Ukraina, tak jak i Polska, to do pewnego stopnia kraje straconych szans? Że mogliśmy mieć lepiej, ale polityka wewnętrzna, własne podziały oraz splot niefortunnych zdarzeń sprawił, że jesteśmy, gdzie jesteśmy? Jako argument za tym podam, że CIA oszacowało, że Ukraina ze swoim strategicznym położeniem i bazą surowcową mogą być liderem regionu. I drugie pytanie tego samego pana, czy Polska dołączyła do Unii zbyt wcześnie? Nie powinniśmy mieć lepiej rozwiniętej infrastruktury, być przygotowani na masowe migracje, mieć gotowe oferty inwestycyjne dla firm zachodnich? Koniec pytań. No dobra, jest tutaj także trzecie pytanie tego samego pana, ale go nie przeczytam z uwagi na fakt, iż dwa pytania na jednego widza to podstawowa zasada Q&A, a w przeciwnym razie zasypalibyście mnie morzem zagadnień, nie do przemierzenia ludzkim wzrokiem. Zatem, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, odpowiem niejasno. Mianowicie na nasze obecne miejsce i sytuację w kraju przekłada się bardzo wiele elementów składowych, z których jeden z głównych to oczywiście my sami. To nie zmienia faktu, że nie jest to jedyny element.
Mianowicie, Polska jest krajem, przez który nie przechodziły nigdy szlaki handlowe do Indii. Krajem, który miał utrudnione żeglowanie i tworzenie nowych kolonii. Krajem, który miał dosyć ciężki klimat. Taki off-top, samo funkcjonowanie w naszym klimacie powoduje około 25% straty ekonomiczne względem ciepłych krajów z uwagi na mrozy, konieczność ogrzewania miast, ocieplania budynków, odśnieżania ciągów komunikacyjnych, wypadków, jakie dzieją się zimą, czy napraw, jakie ona generuje. Wiecie, stal przez zimę rdzewieje, żelbet się kruszy i tak dalej, i tak dalej. 25% to jest potwornie dużo, więc to już bardzo naszą gospodarkę i możliwości ekonomiczne okraja względem państw zachodnich. Do tego od zawsze mieliśmy stosunkowo mocnych, agresywnych sąsiadów. Nie mieliśmy z kolei ogromnych zasobów strategicznych, takich jak na przykład Arabia Saudyjska. To wszystko wpłynęło na obecny kształt Polski. Nie zmienia to jednak faktu, że my, jako naród, jesteśmy i od zawsze byliśmy głównym powodem naszych bolączek. Niechęć do ciężkiej pracy, prywatne interesy, wrogość względem sąsiadów, mataczenie, prowizorka, nepoty, i tak dalej, i tak dalej. No chyba nikogo za specjalnie nie zdziwię, oznajmując, że nie byłoby u nas zaborów, gdyby szlachta nie przedkładała swojego prywatnego biznesu i interesu nad ten państwowy. Chyba nie będzie odkrywczym powiedzieć, że pospolite ruszenie nie było żadnym ruszeniem, no i nie jest winą koniunkcji sfer niebieskich, że gdy Prusy miały prawie 200-tysięczną armię lądową, myśmy dysponowali kilkunastotysięczną, no i jeszcze cały czas nasze elity narzekały, że za dużo wydajemy na wojskowość i powinniśmy te wydatki okroić, no bo przecież mój prywatny biznes jest ważniejszy. Więc zabory to głównie nasza zasługa, nie nikogo innego, a to z nich wynikała późniejsza bieda i zacofanie Polaków jako takich. Następnie przetoczyły się przez nas obie wojny światowe, no to akurat tutaj powiedzmy, że nie do końca było naszą zasługą, ale też nam się za to oberwało. Wojny światowe, które nieomal zdmuchnęły z powierzchni ziemi wszelką infrastrukturę kraju polskiego. A o komunizmie nawet nie wspomnę. Słowem, nie było lekko i lekko nie będzie, ale nawet mówiąc o typowo współczesnych czasach, nie można powiedzieć, że nie działamy na własną szkodę. No umówmy się, no... W sumie można. Powiedzieć wszystko można, ale będzie to po prostu kłamstwem. I to kłamstwem z premedytacją. Przy przetargach preferujemy firmy zagraniczne. Stosujemy także wobec nich lepsze uwarunkowania prawno-podatkowe niż względem własnych przedsiębiorstw. Podnosimy podatki, zwiększamy socjal, zamykamy dawne wielkoskalowe zakłady przemysłowe, niszczymy huty, stocznie i fabryki, wyprzedajemy nasz potencjał i robimy to na bieżąco i to w imię straty kraju. Daleko szukać. Przykład takiej huty Katowice. Sprzedaliśmy ją korporacji ArcelorMittal, przy czym ekonomiści byli zdania, że same hotele i obiekty poza hutą, które wchodziły w skład konglomeratu, były warte więcej niż kwota, za którą zbyto je włącznie z całym zakładem przemysłowym. Zakładem, który sam w sobie jest wart dziesiątki miliardów złotych, czyli po prostu oddaliśmy największą hutę w naszym kraju za granicę i zrobiliśmy to w 100% za darmo, nie oczekując w zamian jakiejkolwiek zapłaty, nawet jednej złotówki. Po prostu za darmo. Potem wszczęto postępowanie w sprawie, gdyż zrobiło się o niej głośno, no ale z postępowania nic nie wynikło. Czemu nie wynikło? Bo zarówno komisja wyceniająca, jak i komisja przetargowa, jak i komisja sprawdzająca poprawność funkcjonowania owych komisji była złożona z tych samych ludzi. Więc kazaliśmy im sprawdzać samych siebie, czy czasem nie muszą oni sami iść do pierdla. Co notabene jest niezgodne z prawem, ale kto by tam na to patrzył? Wiadomo, co tam zaszło i wiadomo, że poleciały niemałe łapówki. Wiadomo, że Polacy w imię prywatnego interesu poszli w szkodę państwa i wiadomo, że to nieodosobniony przypadek, bo jest ich wręcz miliony. Zresztą jest nawet takie powiedzenie, jeśli Polakowi nie idzie interes, to go sprzedaje, bo nie idzie. Jeśli mu idzie interes, to go sprzedaje, bo mu idzie i zyska dobrą kwotę. To tylko powiedzenie, ale ono jest w 100% prawdziwe, co mogę nawet podać na przykładzie miasta, w którym żyję. Dawno temu odkryto w nim złoża węgla kamiennego. Mówimy tu jeszcze o czasach przed obiema wojnami światowymi, gdy ludzie jeździli konno i najpierw dobrali się do owego złoża Polacy, po czym określili
mówi, że jest ono stosunkowo niewielkie, więc lepiej będzie odsprzedać prawa do wydobycia innym, bo na tym się kokosów nie dorobi. Ale zanim sprzedano owe prawa, to przeprowadzono także analizę złoża w kilku innych miejscach, po czym szok. Nagle okazało się, że dotychczasowe konkluzje były mylne. W sumie to pokłady są ogromne i spokojnie mogą przynieść fortunę ich posiadaczowi. Ergo sprzedano je, bo można było uzyskać lepszą cenę. Więc i tak chciano to sprzedać, i tak, nieważne czy to był dobry biznes czy zły. A profity z wydobycia czerpali nie Polacy, tylko Francuzi na naszej własnej ziemi. No i tak to wygląda ze wszystkim. Zresztą wystarczy spojrzeć na firmy budowlane. Polski rząd w 90% przypadków nie zatrudnia polskich firm, aby coś wybudowały. Wszystkie liczące się przetargi wygrywa zagranica. Francja, Wielka Brytania, Niemcy, USA. Ostatnio się dowiedziałem, że za budowę międzynarodowego okręgu przeładunkowego ma odpowiadać w naszym kraju Korea Południowa. I teraz zadajmy sobie proste pytanie. Ale czemu? No, czemu? Fizycznie, czemu? Skoro potem i tak budują to wszystko Polacy. W ogromnym skrócie wygląda to tak. Zatrudniamy francuską firmę, aby postawiła nam elektrownię, załóżmy atomową. Francuzi zabierają sobie 1/3 kwoty inwestycji i zatrudniają krakowską firmę, żeby postawiła elektrownię, załóżmy taki Mostostal. Ale moloch Mostostal nie buduje elektrowni sam. On jedynie nadzoruje projekt, inkasując przy tym 1/4, kolejną część całości kwoty, a do budowy podnajmuje sobie kolejną firmę z Pścimia Dolnego. Czasem taki łańcuszek przyczynowo-skutkowy potrafi przejść przez 5 różnych ogniw, czyli 5 niezależnych firm, ale na końcu i tak są zawsze Polacy. To może od razu ich zatrudnijmy. Będzie po prostu szybciej, będzie taniej, będzie ekonomiczniej dla naszej własnej prywatnej gospodarki. Nasze przedsiębiorstwa mają w tym zakresie nawet większą wiedzę niż te zachodnioeuropejskie, bo budujemy podobne zakłady także za granicami Polski. Ja sam w realnym świecie znam właściciela firmy, który nadzorował i budował elektrownie atomowe we Francji i w Finlandii. A jest to Polak z dziada, kurde, pradziada, nawet o szlacheckim rodowodzie. I jego firma także jest stuprocentowo polska i zatrudnia Polaków, więc po co nam ci Francuzi? A no właśnie. Więc nie dziw się, że kraj wygląda jak wygląda. Do tego na koniec nasze dumne władze dopieprzają ciężko pracującym przedsiębiorcom najwyższe podatki w historii, aby następnie rozdawać te pieniądze niepracującym i patologii. No jest tu gdzieś jakaś logika? No jest to działanie na własną korzyść? Wyborcza z pewnością tutaj jest, bo potem beneficjenci podobnych programów będą głosować na tych, co dali. Ale czy jest w owym szaleństwie chociaż naparstkowa, milimetrowa logika gospodarcza? No nie. Takiej logiki nie ma tam za grosz. I nawet jeżeli jesteś propagatorem takich inicjatyw, nawet jeżeli jesteś ogromnym fanem i zwolennikiem, popierasz je, podobają ci się, socjał cię kręci, uważasz, że to jest fajne, że to jest dobre, dałbyś się za niego pokroić, zaszlachtować, nie wiadomo co jeszcze, to nie obronisz tej tezy. Nie skontrargumentujesz tego zdania, bo takiej logiki nie ma za grosz, bo niszczymy kapitał, który sprawia, że to wszystko się w ogóle jakkolwiek kręci. Sektor małych i średnich firm to góra lodowa ekonomii. Zawsze tak było, tak jest i zawsze tak będzie. I ze zewnątrz wydaje się ona mała, ale to właśnie takie przedsiębiorstwa stanowią 70% całości systemu. Obecnie z kolei dusimy, jak tylko się da, największymi podatkami w historii. Są to tak kuriozalne kwoty i opłaty, iż właściciele wielkich firm potrafią wychodzić nawet gorzej od zwykłych pracowników zatrudnianych na etat. Czasami nawet 80% dochodów im się rozpływa przez politykę państwa. Państwa, które nawet nie kryje, że przepisy, jakie uchwala, są niezgodne z prawem. Czemu? Bo dzieli obywateli na klasy. I robi to nawet oficjalnie się do tego przyznając. Jak robiono to w Sowieckim Sojuszu. Ty jesteś klasą niską, ty jesteś klasą średnią, ty jesteś klasą wyższą. Jak jesteś niższą, no to jesteś lepszym człowiekiem, solą tej ziemi. No my cię popieramy, że masz mało, damy ci ile tylko będziesz potrzebował. Jeśli jesteś klasą średnią, do której algorytm mnie zaklasyfikował, cieszę się, że nie do wyższej, bo wtedy bym zbankrutował,
No to dowalimy ci większe opłaty i podatki. No co byś na tym, kurde, za dobrze nie wyszedł, na tym swoim byciem średnim, no bo to już jest jakieś podejrzane, to już jesteś takim średnim człowiekiem, już nam się nie podobasz, nie jesteś prawilnym ziomem. A ktoś musi pracować na tych z tyłu, na tych lepszych. W sumie urabiasz sobie ręce po łokci, ale nas to w ogóle nie obchodzi, w dupie cię mamy, utrzymuj resztę narodu i morda w kubeł. Z kolei, jeśli nie daj Bóg, spotkało cię to diaboliczne, potworne nieszczęście, ta tragedia życiowa, iż jesteś odrażającym, kapitalistycznym kułakiem, jesteś ociupinkę bogatszy od innych, no to w mordę lać kułaka, zabrać mu najlepiej wszystko cegłówką po oknach, wyszarpać mu ten cały dobytek, bo jak to jest, że kułak ma, a czemu ten kułak ma, a prosty człowiek nie ma, a kułak ma, a ja czemu kułak ma, jak prosty człowiek nie ma, pewnikiem kułak ukradł, sabotażysta ludu pracującego, wytknąć go palcem na ulicy, wyzyskiwacz! No teraz to już się po prostu obśmiewam, to jest wywód typowo apagogiczny, ale prawdę mówiąc w ogóle mi nijak nie do śmiechu, bo jeśli algorytm klasyfikuje cię w kraju polskim jako klasę bogatą, no to państwo zabierze ci od kilku tysięcy złotych miesięcznie wzwyż. Za co? No po prostu za to, że jesteś zaradny i pracowity i wystarczy. Podobne klasyfikowanie narodu nie tylko śmierdzi komuną na kilometr, ale przede wszystkim jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Musimy to sobie w pełni uświadomić, gdyż według niej i prawa, jakie ona stanowi, wszyscy ludzie powinni być równi i traktowani tak samo. To jest główna narracja krajów, państw pierwszego świata XXI wieku, że nie można klasyfikować ludzi pod żadnym względem. Wszystkich trzeba traktować tak samo, każdy człowiek na to zasługuje i jeżeli tylko zauważysz, że ludzie się od siebie różnią, to już jest dyskryminacja, już jesteś złym Belzebubem, szatanem, tak? Diabołem jesteś, ty wredny człowieku, oni się w ogóle nie różnią. Kobieta to jest dokładnie to samo co mężczyzna, Afroamerykanin to jest dokładnie to samo co białoskóry człowiek. Nic, żadnych różnic nie ma. Obecnie tak nie jest. Tak się głośno mówi, tego się wymaga, ale tak nie jest. Państwa nie realizują takiej polityki. Wręcz przeciwnie. Państwa dyskryminują ludzi, robią to otwarcie, klasyfikując ich ze względu na zamożność. Biedny jest dobry, bogaty jest zły. Zresztą daleko szukać. Partia Cichacze wprowadziła kolejny zaporowy podatek, o którym się nawet głośno nie mówi, a powoduje on, iż wielu przedsiębiorców obecnie nie wydala i plajtuje, i sam ich nawet znam. A jest to podatek od podatku, gdyż składka ZUS-owska była zawsze tą częścią dochodu, którą państwo ci zabiera i nigdy tych pieniędzy nie widziałeś na oczy. Ale skoro były one twoimi kosztami, no bo były, umówmy się, to chociaż nie płaciłeś od nich już podatku, no bo przecież jak go mogłeś zapłacić, skoro to nie twoje pieniądze? Ktoś ci je zabiera, to są twoje koszty. Teraz od owej kwoty kosztów także odprowadza się daninę, co mówiąc prostymi słowy, jest po prostu, prosto z mostu, podatkiem od podatku. Nie trzyma się to kupy, nie jest to nijak logiczne, jest to absolutnie kuriozalne, żeby nie powiedzieć groteskowe, sprzeczne z prawem, ale czemu nie? Papier wszystko przyjmie. Do takich absurdów dodajcie Unię Europejską z jej restrykcjami, sankcjami i wymogami, które także zabijają nasz kraj i także mijają się o mile z racjonalnością. Unia zakazuje nam na przykład używania naszych dopiero co wybudowanych i oddanych do użytku najnowocześniejszych na świecie proekologicznych elektrowni węglowych, gdyż są złe. Unia zakazuje nam wydobycia naszych zasobów naturalnych, w tym węgla, który po naszej stronie granicy jest przecież zasiarczony, to każdy wie, nawet najstarsi górale, a po stronie niemieckiej magicznie staje się proekologiczny. Więc nasz przemysł węglowy siada, ale jednocześnie nie ma w owej Unii na tyle zgody i wzajemnej pomocy, aby razem przesiąść się na coś innego. Bo na zachodzie się elektrownie węglowe cały czas buduje, a możliwość wykorzystania gazu, który mógłby zastąpić węgiel, neguje się poprzez takie inwestycje jak Nord Stream, która to inwestycja spowodowała, iż obecnie niektóre firmy płacą o 700% więcej za ogrzewanie względem roku poprzedniego, więc w sumie Unia wygląda tak. Mówimy wam, co macie robić, ale z drugiej strony jednocześnie przeszkadzamy wam w wykonaniu owych restrykcji. Inna kwestia, że te wszystkie zmiany są po prostu psu na budę i poza kreowaniem pozytywnego wizerunku proekologicznej Europy nie przynoszą żadnych wymiernych korzyści dla środowiska czy planety. Dla porównania, Polska przez cały rok
wydobywa u siebie tyle węgla, ile Chińska Republika Ludowa w 3 dni. To są prawdziwe dane, sprawdźcie to sobie. Więc o jakiej wy w ogóle ekologii tutaj pieprzycie? O czym my w ogóle rozmawiamy? Ergo, tak, to my jesteśmy winni tego, jak wygląda Polska, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak właśnie jest. Na koniec zagruntuję moją wypowiedź ostatnimi argumentami odnoszącymi się do ogólnego rysu przepisów i praw wolności. Już kiedyś do tego biłem, ale przytoczmy to, bo to jest dobry argument. Już nawet nie chodzi mi o to, że rząd ma u nas sraczkę ustawodawczą i co miesiąc zmienia prawo o 180 stopni. Nie chodzi mi o to, że reguły rozliczania księgowego, które powinny być jasne, proste, oczywiste i takie same dla wszystkich, są tak zagmatwane i niejasne, że same biura rachunkowe nie rozumieją, jak się w tym połapać, jak działać, i wysyłają do rządu zapytania odnośnie interpretacji prawa, a rząd w zasadzie też nie do końca wie, bo raz odpisuje tak, a raz inaczej. Abstrahując od podobnej paranoi, wiedzieliście, że Polska na swoim terytorium ma jedne z największych złóż niklu i chromu na planecie Ziemia? Zgodnie z analizami ekonomicznymi, gdybyśmy zaczęli eksploatować nasze złoża, moglibyśmy w kilkanaście lat stać się jednym z najbogatszych krajów po prostu całej planety. W każdym razie takie analizy naukowe czytałem, ale nawet zakładając, że to jest takie trochę nad wyraz, powiedzmy, że bujamy w obłokach, no to z pewnością podreperowalibyśmy nasz budżet, spłacili deficyt i kredyty zagraniczne, a do tego nieco się rozbudowali, zainwestowali w rozwój, ale tak się nie dzieje, bowiem nikt nie jest owymi złożami naturalnymi zainteresowany. I teraz zapytacie, no ale czemu? Czemuż to grzechu nasz ty drogi kła po uchu? Odpowiedź jest prosta, bo w Polsce nie ma podstawowych praw wolności obywatelskich. Ty, ja, my wszyscy jesteśmy przez struktury władzy traktowani jak paprochy. Można nas dowolnie przestawiać czy wynosić na dwór, jeśli trzeba, bo paproch przeszkadza, można go sobie strzepnąć jakby nigdy nic. Nawet jeśli paproch siedzi na własnej ziemi, to przecież nie ma żadnego prawa do tej ziemi i do tego, co się w niej znajduje. W Ameryce są całe prywatne korporacje, które za darmo poszukują surowców naturalnych na prywatnych działkach ludzkich, a właściciele tych działek witają je z otwartymi ramionami, bo mogą sporo ugrać. Jeśli na twoim gruncie ktoś wykryje ropę, gaz lub coś podobnego, no to tak jakbyś wygrał w totka, bo w zasadzie możesz już do końca życia nie pracować, nie robić totalnie nic. Nie wiem, czy słyszeliście, ale tak było na przykład z Wojciechem Cejrowskim. Posiada on rancho w Arizonie. I któregoś dnia zjawił się taki anonimowy pan w garniturku, przedstawiciel firmy petrochemicznej, mówiąc szumnymi słowy: bardzo przepraszam pana, że panu zajmuje tą chwilkę, no ale wie pan co, no to jest taki ciekawy region, czy moglibyśmy za darmo u pana sprawdzić, czy na pańskim gruncie nie ma czasem złóż ropy naftowej? Dla Polaka jest to nie do pomyślenia, ale tak to działa na świecie. Dlatego, że jeżeli złoża są, to w tym momencie podpisujesz glejt, czyli takie zobowiązanie, że ta firma, która wykryła złoże, będzie mogła je eksploatować dla ciebie na twoją korzyść. To ty będziesz czerpał z tego dochody. Oni tylko sobie niewielki procent od twojego zysku wezmą, to znaczy od wydobycia. Koszty operacyjne, utrzymanie infrastruktury i tak dalej. Wojciech Cejrowski się zgodził. Sprawdzili, okazało się, że jest tam czarne złoto, więc firma za swoje pieniądze, nie właściciela gruntu, za swoje prywatne pieniądze wybudowała sobie pompę i tyle. Pompa sobie cichutko pracuje, raz na kilka dni przyjeżdża pod nią cysterna, a pan Wojciech sobie leży i zarabia dolary, gdyż stał się potentatem petrochemicznym. I żeby nie było, wcale nie mam w głosie żadnej zazdrości czy nienawiści, wprost przeciwnie, cieszę się, bo tak powinno być, tak ten system powinien wyglądać i tak jest na świecie, on tak wygląda. No ale nie u nas. U nas tak nie wygląda, bo w post-PRL-owskiej Polsce każdy tylko modli się, aby pod jego ojcowizną niczego nie znaleziono, bo gdy znajdą, to po prostu zarekwirują sobie ziemię, a ciebie przesiedlą, dadzą ci inną działkę, na której już nic nie ma. Nie masz prawa do wód gruntowych, które znajdują się na twojej działce, nie masz prawa do nieba, do wód, które spływają po twojej działce, na przykład jakiejś rzeki, nie masz prawa do ziemi pod nią. Jesteś paprochem, którego można sobie zdmuchnąć w razie potrzeby i nikt nie będzie po tobie płakał. Tak oto prywatne korporacje nie interesują się kopalinami w naszym kraju, bo nie mają w tym interesu w obliczu tak istniejącego prawa. Państwo z kolei także się nimi nie interesuje, bo nie stać go na budowę nowych kopalni. Takim oto sposobem złoża sobie leżą w ziemi, tak se leżą, czekając na mniej popaprane czasy, może jakieś mniej popaprane przepisy.
Ale dobra, bo nadmiernie się rozkręciłem. Kończąc, tak jak już nadmieniłem wcześniej, to wina nas samych, że jest u nas jak jest, bo sami prosimy się o biedę i głupotę, która nas otacza. A jeśli chodzi o twoje drugie pytanie, pozwól, że może odpowiem na nie w kolejnym Q&A, bo tak popłynąłem, że chyba już, no wydaje mi się, że te klasyczne 30 minut na klipie filmowym pierdyknęło. Co prawda głowy sobie uciąć nie dam, bo tego nijak nie mierzę, ale moja kobieca intuicja mi to podpowiada, a ona raczej zdecydowanie w większości ma rację. Takowoż więc na razie ode mnie to tyle. Tak przeminął nasz setny odcinek. Kolejny to rzecz jasna będzie 101. Nie ma tutaj szoku, niedowierzania i nieprawdopodobnych spisków Illuminati. Tak, będę jechał z kolejną numeracją. No i co? Mam nadzieję, że klip wam się jakkolwiek podobał. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite, dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry, unowocześniam mój sprzęt komputerowy, dzięki niemu w ogóle ten kanał może funkcjonować. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Czym ta środowiska nakłaniam do dysput w komentarzach, ale rzecz jasna na poziomie, no i mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Cześć!